I pan wchodzi, tak? Panu dziękuję. Ale dlaczego? Dlaczego? Trzy osoby i dziennikarz. Nie mogę, to nie miał ze mnie zabrać. Proszę mi cztery, to zaraz państwo zapowiadam. Proszę. Proszę, proszę, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Filipowski, Solidarność. Dzień dobry. Witam. Ja jestem ze Stowarzyszenia Solidarni 2010. Sebastian Kęciek, Studenci na Rzeczpospolitej Stowarzyszenia. A państwo reprezentujecie? Ministerstwo, jesteśmy pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Departament Informacji Publicznej. W randze? Zastępcy dyrektora powołania. A myśmy chcieli się spotkać z panią minister, Krystyną Szumilas. Pani minister, nie ma dzisiaj w ministerstwie. A kiedy będzie? Normalnie jutro powinna być, chyba nie? Zgodnie z harmonogramem. Nie pamiętamy kalendarza, bo nie się na pamięć. Jutro powinna być, to jest powinna być. Tutaj, tak? Znaczy też, tak, oczywiście. W godzinach? Jeśli mamy coś, to nie, bez dostępu do komputera, bo nie mogę, nie pamiętam. Dlatego, że nam zależy na spotkaniu z panią minister. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić swój protest i oburzenie postawą pani minister. W związku z pewną arogancją, którą reprezentuje wobec bardzo szerokich środowisk społecznych. Wracamy, wczoraj byliśmy w Krakowie, spotkaliśmy się z głodującymi opozycjonistami, którzy 8 dzień podjęli głodówkę. Nie będziemy tutaj długo, dlatego że też... Ale do nich rzeczy przybywają do rzeczy. Tak, nam zależało na spotkaniu z panią minister przede wszystkim i prosimy o... Możemy coś przekazać pani minister. Tak, wręczenie pani minister oświadczenia. Przekażemy na pewno. I tutaj takiego materiału edukacyjnego dla pani minister z ulicy. Jedna z osób przyniosła na pikietę, może pani minister się przydadzą jakieś materiały edukacyjne, ponieważ naszym zdaniem pani minister bardzo psuje polską edukację i przeciwko temu występują bardzo różne środowiska, od lewa do prawa. Głodujący mają poparcie niemal wszystkich środowisk związanych ze szkolnictwem i z rodzicami. Włącznie państwo słyszeliście, że profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie podjęli uchwałę, w której poparli głodujących w Krakowie. Słyszeliście państwo? Tak. Czy to stanowisko profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dla państwa obojętne? No, nie komentujemy tego, nie zostaliśmy oficjalni. Znamy temat, natomiast oficjalnie do nas to stanowisko nie dotarło. I to nie wszystkich, umówmy się, profesorów, tylko jednego wydziału. Wydziału Historii, tak. Natomiast stanowisko jednogłośnie podjęto, co się bardzo rzadko zdarza. Czy państwo w jakiś sposób to analizujecie? To znaczy, czy jest to dla was znaczący fakt? Nie odpowiemy pani na to, bo nie będziemy komentować tego, co zrobi kierownictwo ministerstwa, bo to jest prawda. A to w jakiej sprawie się spotkaliśmy tutaj? No chcieli się państwo teraz nam przekazać. Tak, myśmy chcieli się spotkać z panią minister, żeby po pierwsze wezwać ją, żeby się udała do Krakowa i rozpoczęła rozmowy ze społeczeństwem, z głodującymi, protestującymi. Czyli rozumiem, że mamy przekazać pani minister wezwanie do Krakowa. Zaproszenie do Krakowa. To jest jedna rzecz. Mamy to, co pani mi dała przed chwileczką, jak pani nazwała to, materiał edukacyjny, tak? Znaczy przede wszystkim zaproszenie do Krakowa. Po drugie wezwanie do natychmiastowego wstrzymania rozporządzenia, którego konsekwencją jest między innymi ograniczenie lekcji historii w szkołach. Według nas niezwykle szkodliwe dla polskiej edukacji, dla przyszłości Polaków, dla kształtowania polskiej tożsamości. I chcieliśmy wręczyć to oświadczenie pani minister i powiedzieć, że zobowiązujemy się, zresztą pan prosił o przekazanie, żeby liceum ogólnokształcące pozostało liceum ogólnokształcącym. Żeby nie stało się jakąś szkołą profilowaną, czy
czy ponieważ liceum profilowane będą być prawda? Więc nie chcemy kolejnej szkoły profilowanej, chcemy liceum ogólnokształcące. Zobowiązujemy się, pan to jest, rozumiem, więc powtórzę jeszcze raz, że przekażemy pani minister po pierwsze to pani, tutaj pani dostała to oświadczenie, po drugie to, co pani powiedziała, nazwała do pani materiałem edukacyjnym, po trzecie, jak pan powiedział, zaproszenie ustne tym razem, tak? Tak. Zaproszenie do pani minister do rozmów z budowlanymi strachowymi. Sprawa najważniejsza. Aha, przepraszam, mi pani mówiła jeszcze, przepraszam, czwarta sprawa, żądanie zawieszenia rozporządzenia. Czyli to są cztery sprawy w sumie, tak? Tak, cztery sprawy. Natomiast sprawa... Strajk głodowy jakby wiąże się właśnie z... No nie, ale żebyśmy pamiętali dokładnie, o czym rozmawiamy. O dwóch rzeczach, które mamy i dwóch przekazanych mam przez państwa ustnie. Pamiętamy, przekażemy, zobowiązujemy się jeszcze raz powtarzać, że wszystko państwo przekażemy. Tak, a ponad to wszystko, to, czego oczekujemy, to wyznaczenia daty w ciągu najbliższego półtora tygodnia, bo nie ma czasu, dlatego że ci głodujący naprawdę są w ciężkim stanie i musicie to wiedzieć, państwo, pani personalnie i pan personalnie, że naprawdę tu nie ma żartów, dlatego że ci ludzie w tej chwili wkroczyli w fazę, gdzie jest zagrożone ich życie i zdrowie i będziecie mieli na sumieniu tych ludzi, jeśli coś im się stanie. Ministerstwo Edukacji. To jest naprawdę poważna sprawa. Ja wczoraj rozmawiałam z lekarką, która opiekuje się głodującym i ona powiedziała, że oni weszli w fazę niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia i w tej chwili są bardzo dokładnie monitorowani. I w związku z tym my oczekujemy, że pani Krystyna Szumilas, minister Edukacji Narodowej, w ciągu, w najbliższym czasie, najdalej w ciągu półtora tygodnia, wyznaczy termin, w którym spotka się ze wszystkimi środowiskami, które, przedstawicielami wszystkich środowisk, które mają uwagi co do tego rozporządzenia, które tyle zła, tyle szkód wyrządziło i tyle i doprowadziło do tego, że w Polsce po raz pierwszy po 1989 roku zaczęli głodować ludzie w proteście. Państwo to sprawiliście niestety i to jest niechlubna karta. Oczekujemy tego spotkania jak najszybciej, dlatego że przypuszczam, że nie chcecie doprowadzić do tego, że ktoś tam zostanie wywieziony do szpitala. Przepraszam, ja sobie notuję, bo wyszłem już 5 spraw, więc w tym dwie tylko materialne, że tak powiem, wycofanie rozporządzenia, to zapisałem sobie. Okej, okay. Czyli powtórzmy, wycofanie rozporządzenia, to teraz zapisuję sobie, tak? Spotkanie ze wszystkimi środowiskami, to co pani przed chwileczką mówiła. Tak, przedstawicielami oczywiście, tak? I oczywiście spotkanie z modującymi. To są te trzy, które państwo oczywiście sformułowaliście oczekiwania, plus te dwie rzeczy, które, tak, że tak powiem, fizycznie pani minister możemy wybrać. W jaki sposób dostaniemy odpowiedź co do terminu spotkania, czyli co do decyzji o spotkaniu tych środowisk? Powiem szczerze, nie wiem, a w jaki sposób można, więc pani, nie pomyślałem o tym, jak możemy to zrobić. Ale nie ma żadnych wiadomości o podanym nigdzie, jakiegokolwiek, nie ma na tym oświadczeniu. Proszę, może na tym ewentualnie, które z Państwa by chciał dopisać, proszę bardzo. Podam adres. Jakiś kontakt. Proszę bardzo. To do Pani czy do Pana, czy do Państwa obojga? Do obojga może. Do obojga, do trojga. A Pan do Pani jeszcze? Do trojga. Bardzo proszę. Rozumiem, że ponieważ naprawdę tutaj w grę wchodzi życie i zdrowie tych ludzi, bo to nie są żarty. Rozumiem, że... Przepraszam, czytam. Chyba Stankiewicz to jest, przepraszam. Małpa Solidarni 2030. Aha, Solidarni 2030, tak, a pan studenci na RP. Studenci na RP, gmail.com, tak, dobra. Rozumiem, że możemy się umówić co do odpowiedzi, czy to co do terminu tego spotkania, czy woli pani minister do uczestnictwa w takim spotkaniu w ciągu 3 dni, tak? No bo to, samo to spotkanie musi zostać zorganizowane szybko, żeby ci ludzie... natomiast informacja, rozumiem, że możemy się mówić, że informacja taka co do woli spotkania... Możemy się mówić na pewno, żeby to w trybie natychmiastowym wszystkie te żądania i oczekiwania rzeczy pani minister przekażemy. Jaką decyzję pani minister podejmie, żeby w ciągu 2 dni czy w ciągu 4 dni? Ja nie mogę za panią minister decydować, prawda? Ale się mówię, zobowiązuję się, że przekażemy w trybie natychmiastowym wszystko, o czym mówimy.
i mamy do Państwa kontakty, więc się zobowiążymy do tego, że odpowiedzi Państwu udzielimy. Nie chcę, nie chciałbym mówić, że to będzie mówię za dwa albo za trzy, bo no, nie ode mnie do końca zależy. Dobrze, ja wyrażę tylko nadzieję, że Państwo zerwiecie z tą tradycją wydania oświadczenia, w którym sformułujecie swoją opinię, że wszystko jest w porządku i że nie ma problemu i że rozporządzenie jest dobre i jesteście po konsultacjach społecznych, bo my te metody czy te sposoby no, mamy już za sobą. Widzimy, czym to się kończy. Kończy się głodówką, więc oczekujemy realnego dialogu i autentycznej reakcji pani minister. Przekażemy też. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.